Księga Nehemiasza, rozdział 10. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, lewici i kapłani. Na opieczętowanym piśmie są podpisani namiestnik Nehemiasz, syn Hakaliasza i Sedekiasz. Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, Paschur, Amariasz, Malkiasz, Hatusz, Sebeniasz, Maluk, Harim, Meremot, Obadiasz, Daniel, Gineoton, Baruch, Meshulam, Abiasz, Miami, Mazjasz, Bigaj, Szemajasz. To są kapłani. Ale widzi to Jeszua, syn Azaniasza, Binuj, synów Hedada, Kadmiel i bracia ich Szebaniasz, Chodiasz, Kelia, Pelajasz, Hanam, Micha, Rechob, Haszabiasz, Zakur, Szerebiasz, Shebaniaś, Chodiasz, Bani, Beninu, a naczelnicy ludu to: Pareosz, Pahal, Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgat, Bebai, Adoniasz, Bigvai, Adin, Ater, Hiskiasz, Azur, Chodiasz, Hashum, Besai, Harif, Anatot, Neboj, Makpiasz, Mesulam, Hesir, Meshezabel, Sadok, Jadua, Pelatiasz, Hanan, Anajasz, Hosea, Hananiasz, Haszub, Haloesh, Piloch, Shobek, Rehum, Hashabna, Maazejas. Achiasz, Hanan, Anan, Maluk, Haram, Baana, a reszta ludu, kapłani, lewici, odwierni, śpiewacy, niewolnicy, świątynni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do Zakonu Bożego. Ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie, przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza Sługi Bożego i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego. Jego prawa i przepisy: że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż, za pogan tej ziemi, ani córek ich nie będziemy brali za żony dla naszych synów. A jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary i różnorodne zboże w dzień szabatu, nie będziemy go od nich kupować w dniu szabatu lub w dzień święta. Zrzekniemy się także plonów w każdym siódmym roku oraz długu od każdego dłużnika. Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać jedną trzecią cykla na służbę Bożą w domu Bożym, na chleby pokładne, na stałe ofiary z pokarmów, na stałe ofiary całopalne, na ofiary sabatowe ofiary w dyninowiu i święta uroczyste i na święta ucztowania, na ofiary przebłagania za Izraela i na wszelkie roboty w świątyni naszego Boga. Następnie strzygnęliśmy losem, my kapłani, lewici i lud sprawę dostawy drewna. Ma się je odprowadzać do domu naszego Boga rok w rok, według naszych rodów w określonych terminach. Aby utrzymać ogień na ołtarzu Pana Boga naszego zgodnie z przepisem zakonu. Ma się też sprowadzać do świątyni Pana rok w rok pierwociny naszej ziemi i pierwociny owocu każdego drzewa. I pierworodnych z naszych synów oraz pierworodne z naszego bydła, zgodnie z przepisem zakonu, pierworodne z naszej rogocizny. I z naszych owiec będziemy sprowadzać do domu naszego Boga dla kapłanów pełniących służbę w domu naszego Boga. Także najprzedniejsze nasze ciasta i nasze dostawy, najprzedniejsze owoce, każdego drzewa i moszcz i oliwę będziemy sprowadzać do kapłanów, do składnic domu naszego Boga a dziesięcinę z plonów naszej ziemi dla lewitów. A są to lewici, którzy ściągają dziesięcinę we wszystkich miejscowościach, gdzie uprawiamy pola. A podczas ściągania dziesięciny przez lewitów, kapłan z Ronu, Aaronowego, będzie z lewitami. Dziesięcinę z tej dziesięciny sprowadzą lewici do domu naszego Boga. Do składnic skarbca naszego Boga. Gdyż do tych składnic synowie izraelscy i synowie Lewiego mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża, z moszczu i oliwy. Tam też znajdują się przybory świątynne i pełniące służbę kapłani odźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga.